Witam Państwa w kolejnym odcinku. Dzisiaj najlepsze, co świat ujrzał, czyli końcówka mocy Samsung B2302. Nic lepszego już po prostu nie wyprodukowali. No poza preampem do zestawu C2302. Film o tej końcówce dwuczęściowej już kilka lat temu na kanale się pojawił, ale zmieniła się w międzyczasie liczba widzów, tak więc odświeżymy troszkę pamięć, pokażemy jeszcze raz serwis tej końcówki. Tak więc zaczynamy od zdjęcia boczków, góry, spodu. Zobaczymy, co kryje wnętrze. Tak prezentuje się częściowo rozebrana końcówka. Tutaj mamy cewki do układu Zobla, przekaźnik po jednym na każdą stronę, terminale głośnikowe WBT. Z uwagi na słuszną wagę całej końcówki, to tutaj zarówno z tyłu, jak i pod spodem mamy jeszcze takie aluminiowe usztywnienia. Boczek wyłożony blachą miedzianą, teflonem, po prostu coś wspaniałego. Dobra, tak wygląda centralna górna część pokrywy. Pokrywa jest aluminiowa, wyłożona fragmentami miedzi. I tak końcówka prezentuje się od spodu. Cały układ zasilacza, protektora, miękkiego startu. Rezystory emiterowe, wszystkie oryginalne. Pod tranzystorami być może została kiedyś zmieniona pasta, ponieważ ma taką jeszcze płynną formę. Minus tej końcówki: jest pęknięta jedna obejma kondensatora. Tego, tak. Widać normalnie od drugiej strony, że w miejscu zagięcia ta obejma jest pęknięta. Kondensatory bardzo ładne, bez żadnych śladów wycieku. No i to, co zawsze robi wrażenie w tych wysokich modelach końcówek, no to to, jaką wagę przykładali do filtracji. Mamy oczywiście na stronę dwa główne kondensatory. Tutaj mamy dwa szeregowo łączone boczniki, jeszcze jeden bocznik, elektrolity łączone szeregowo, jedna para, druga para i jeszcze tam pod spodem mamy kolejny bocznik i tutaj jeszcze kolejny. Czyli tych boczników mamy 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11 boczników. No, robi wrażenie. Widocznie uznali to za słuszne i tak też to zostało zrobione. Zobaczymy, co z tą obejmą, bo ta obejma nie jest metalowa, więc nie będzie się nadawała do spawania niestety. Co tutaj jeszcze Państwu mogę ciekawego pokazać? No, oczywiście rezystory Riken z oddali świecą się ich pozłacane nóżki. Przewody w oplocie. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Tutaj jeszcze taka jedna ciekawostka, czyli rezystory podziału napięć tworząca tak zwaną sztuczną masę w pojęciu Sansui. Tutaj dwa równolegle łączone i pod spodem kolejne dwa równolegle łączone, ale to, co robi oczywiście wrażenie, no to oczywiście ich złote nóżki. Czyli od normalnej masy mamy dwa rezystory do dodatniego bieguna, dwa do ujemnego. A sama końcówka jest zasilana plusem, minusem, nie ma tutaj masy. Dobra, z gadania to tyle. Tam oczywiście też mamy boczniki na kondensatorach stopnia napięciowego. I mamy zdemontowany jeden blok mocy. Kawał żelastwa. Dobrych kilka kilogramów to waży. A tutaj mamy tą pękniętą obejmę, ale mówię, to nie jest blacha, to jest jakiś stop musiądzu. Jakoś tak to wygląda. Taka obejma albo do wymiany, albo do nie wiem czego. Do spawania, nie wiem jeszcze.
co z tym zrobię. Dobra, i mamy zdemontowaną naszą obejmę. Ona tutaj pękła, tak więc myślę, że najrozsądniejszym wyjściem będzie spróbować to pospawać. Wezmę sobie to dzisiaj do pracy, spróbuję to pospawać. Jak się nie uda, no to będziemy wtedy szukać jakiejś alternatywy. Dobra, i mała aktualizacja. Nie będziemy tego spawać, to nie jest metal, to jest jakiś stop mosiądzu, ale mamy aktualizację, mam obejmy. To są kondensatory od Sansuya, od 907, któreś tam, i tutaj mamy obejmy. Pasuje rozstaw, ona jest troszkę wyższa, ale w niczym to nie przeszkadza. To jest identyczna obejma, która trzyma drugi zestaw kondensatorów, bo nie wiedzieć czemu jedne są niższe, drugie są wyższe, więc będą cztery identyczne obejmy. Tamtą też wymienię dla spokoju. I wracamy dnia kolejnego. Rozbieramy blok mocy. To co mamy tutaj do wykonania przede wszystkim to tylko i aż usunięcie kleju pod kondensatorami, że tak powiem powierzchowne oględziny obwodu drukowanego i jego całkowite przylutowanie. Kondensatorów nawet nie mierzę, nawet jeśli by miały mieć tam minus, nie wiem, 10 czy 15% pojemności, to i tak zostawiam je na miejscu. Może jedynie dla zaspokojenia ciekawości właściciela wyrywkowo zmierzę kilka sztuk, żeby dać mu odpowiedź, w jakim stanie są te elementy. Tak wygląda nasz zdemontowany blok mocy. Miejsce styku radiatora z miedzianymi sztabkami. To jest czysta miedź do lepszego przewodnictwa ciepła. Rezystory emiterowe, tranzystory końcowe. Tutaj na tych radiatorkach mamy tranzystory sterujące. Pod tranzystorami sterującymi w obudowach TO92L mamy predrivery, tranzystory biasu, praktycznie wszystkie, no nie praktycznie, tylko naprawdę wszystkie rezystory, jakie się tutaj znajdują, to rezystory Riken na złoconych wyprowadzeniach. Tam, gdzie to mniej kluczowe, mamy pomarańczowe Riken RMA, a tam, gdzie to kluczowe, mamy Riken RMG. Tak więc to, co muszę tutaj zrobić, to zdemontować kondensatory w celu usunięcia kleju. A roboty, uwierzcie mi, jest naprawdę sporo, bo widzę, że praktycznie każdy kondensator jest tutaj przyklejony, czyli wszystkie lecą do demontażu. I za chwileczkę sobie zrobimy jakieś pomiary po ich wyciągnięciu. I połowa kondensatorów przyklejonych jest usunięta. Jak widać, jest ich tutaj całkiem sporo. 5 plus 4, 9 kondensatorów przyklejonych na stronę. Tutaj oczywiście tutaj jeszcze jest ich więcej, bo tutaj mamy to plus to plus to, to jest ten sam zestaw. Tutaj jeszcze mamy zasilanie głównej pary różnicowej. Tak więc ja zabieram się za usuwanie kleju. No i jeszcze pomiary sobie zrobimy. No to na pierwszy ogień 10 mikrofaradów. 11,13, niecałe 2 ohmy ESR. 470, 524 mikrofarady, 100 miliohmów ESR. Swoją drogą, to co mnie zawsze zachwyca, to jest 470 mikrofaradów, to jest 10 mikrofaradów. Tutaj mamy jeszcze 15 mikrofaradów. Już sobie go podpinamy. Może mi się uda jedną ręką, albo nie. 15 mikrofaradów. Też książkowo 1478, 1 ohm ESR. On wraca na miejsce i co my tutaj mamy? Mamy kolejną 15. Możemy sobie jeszcze zmierzyć z drugiej strony jakby obwodu. Na
mikro, to jest na 50 V, a te 15 były, chociaż przepraszam, żeby Was nie wprowadzić w błąd, bo one się oczywiście troszkę różnią parametrami. To jest Silmic ARS, a to jest Nippon AXF. Tak więc obie 15, ale różnią się jakby serią, tak? No i tym samym też parametrami. Tak więc pomiary idealne. Dobra, i takie mozolne skrobanie, tak żeby tych płytek nie podrapać, żeby się wszystkich fragmentów kleju pozbyć. No niestety jest to czasochłonna robota. Kolejna partia kondensatorów zdemontowana. Mierzyć nie ma co, bo wartości już się powtarzają. I już ostatnia zdemontowana partia kondensatorów. Tutaj też tego kleju sporo mamy. I blok gotowy do umycia i do zmontowania. Płytka polutowana, umyta. Kto bardzo długo siedzi w serwisie, to na pewno miał taki przypadek nieraz. Lutujemy płytkę, myjemy, składamy, podłączamy przez żarówkę. Żarówka świeci pełną mocą. Mamy gdzieś zwarcie. Warto zawsze, ja przynajmniej tak robię, jak mamy tranzystory z bardzo blisko ułożonymi wyprowadzeniami, dosłownie bardzo mały prześwit między ścieżkami, zawsze sobie delikatnie śrubokręcikiem każde takie miejsce przejeżdżam w poszukiwaniu fragmentów spoiwa w postaci kulek. Dokładnie oglądamy laminat, bo jak potrzebujemy zlutować taką ścieżkę, bo gdzieś nam się urwał pad na przykład, za cholerę nie chce się lutować, musimy używać kwasu, ale jak zrobimy to przypadkowo, czyli posadzimy jakiegoś kulfona między jednym fragmentem ścieżki a drugim fragmentem ścieżki, to nagle przewodzi i robi zwarcie. Tak więc po każdym lutowaniu, po każdym myciu bardzo dokładna inspekcja. Jak już sobie tam wszystkie resztki kalafonii poskrobiemy, to myjemy jeszcze raz. Jak ktoś kiedykolwiek będzie robił serwis takiej końcówki, tutaj mamy plastikowy kołek i tutaj mamy śrubkę, która przykręca nam tranzystory do bloku. Tej śrubki nie dokręcamy na siłę i tej też z wiadomych przyczyn, bo ułamiemy ten kołek dystansowy. I nasza nowa obejma na kondensatorze zamontowana. Jak będę wyciągał drugi blok mocy, to oczywiście tą obejmę do pary też wymienię. Dobra, i blok mamy zamontowany. Możemy za chwileczkę uruchamiać, tylko muszę sobie przypomnieć, czy na żarówce 150 czy 300 W. W każdym razie każda taka chwila stresująca. Dobra, wszystko działa. Żaróweczka 150 W delikatnie świeci. Obiecałem właścicielowi jeszcze dać znać, jak wyglądają ustawienia przed ingerencją, czyli zmierzymy sobie teraz offsety i prądy spoczynkowe obu końcówek. I ja końcóweczkę mam pomierzoną, rozgrzaną, żarówka na bypassie. I tak, offset pomiędzy stroną gorącą i zimną, kanał prawy 0,9 mV, kanał lewy 1,2 mV. Offset pomiędzy obudową a gorącą stroną, kanał prawy 131 mV, kanał lewy 324 mV. Dopuszczalny offset to jest 30 mV. Prąd spoczynkowy, strona zimna, kanał prawy 14,4 mV, strona gorąca 11,1 mV. Lewy kanał, strona zimna 19,2, strona gorąca 12,3. Punkt wyjściowy to jest 20 mV spadku napięcia, co odpowiada 90 mA prądu płynącego przez każdy z tych sankenów w obudowach MT200. Czyli końcówka jest dość mocno rozstrojona, jeśli chodzi o prąd spoczynkowy. Witam Państwa dnia kolejnego. Druga końcówka do zrobienia. W międzyczasie została przylutowana. Ściągam kondensatory, czyszczę klej. Tym już Państwa nie będę zanudzał. Zakres prac taki sam jak w tym bloku prawym zrobionym już.
partia kondensatorów ściągnięta, zaczynamy usuwanie kleju. Pora bloki mocy skończone, teraz trzeba zabrać się za przełączniki. Mam zdjęte nasadki, odkręcone nakrętki, będziemy po kolei, znaczy odmontować musimy wszystkie w jednym czasie przełączniki, a robić oczywiście będziemy po kolei. Później przejdziemy do czyszczenia przekaźników. Pierwszy z przełączników zdemontowany. Nie jest jakoś koszmarnie brudny, ale czysty oczywiście też nie jest. Za chwileczkę pokażę, jak wygląda po czyszczeniu. I tak wygląda przełącznik po oczyszczeniu. I wszystkie przełączniki zrobione, a pokażę Państwu jeszcze bogactwo z tyłu. Te przełączniki pełnią rolę tłumików. Wszędzie dookoła mamy rezystory Riken ze złotymi wyprowadzeniami. Po prostu coś pięknego. Przekaźniki do czyszczenia. Dobra, i kolejny element do ogarnięcia to jest płytka z diodami prostowniczymi, całym układem miękkiego startu transformatora oraz protektora. Tak więc zaczynam odpinanie kabli, aby wydostać płytę. Płyta zdemontowana tak się prezentuje. Tak więc sprawdzamy kondensatory, przelutowanie, czyszczenie przekaźnika miękkiego startu i lecimy dalej. Płyta zasilacza ogarnięta, tak naprawdę został jeszcze front z dwoma przełącznikami, z żarówkami i z przelutowaniem. Ale zanim przejdę do frontu, końcówka zostanie uruchomiona, wygrzana i ustawiona. I końcówka w trakcie rozgrzewania. Poczekamy, aż się nagrzeje, ustawimy, później kontrola. Zobaczymy, jak to pójdzie. Jeden sprzęt się ustawia w pół godziny, a miałem też takie egzemplarze na 907, gdzie 4 godziny walki ze wszystkimi ustawieniami było. A tak wygląda nasza końcówka po zdjęciu frontu. Mamy tutaj dwa procesorki, które sterują nam wskaźnikami, niezależnie do kanału lewego i prawego. Cała część podświetlenia i zasilania wskaźników jest na osobnym transformatorze. Potencjometry do regulacji czułości wskaźników, czyli do ich kalibracji. Dwa przełączniki, chwilowe zatrzymanie wskazania oraz całkowite wyłączenie wskaźników. To, co muszę tutaj zrobić, to wymienić żarówki na nowe. Pomimo tego, że te jeszcze świecą, no to nie wiadomo ile poświecą. Tak więc wymienię na nowe, płytka do przelutowania i to tyle. Ustawienia zrobione, tak więc blaszki już mamy przykręcone. Ustawienie zajęło około pół godziny, czyli dosyć szybko. Ustawiła się idealnie w zerze. Prądy spoczynkowe też bardzo ładnie ustawione w granicy tam 20,2 mV do 19,8, czyli bardzo, bardzo dobre wartości. Wymieniamy żaróweczki na nowe. Dobra, i końcówka mocy gotowa. Podsumowując zakres prac wykonanych w tym urządzeniu. Czyszczenie przełączników, wymiana żarówek, usunięcie kleju pod kondensatorami, wymiana obejmy pod kondensatorem, czy pod kondensatorem, mocujący kondensator, czyszczenie przekaźników, przelutowanie płytek wraz z ich umyciem, ustawienia wszystkich punktów pracy, zmierzenie stanu kondensatorów w kwestii formalnej. Wszystko w stanie idealnym. Tak więc Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.